Szanowni Państwo, serdecznie witam na dzisiejszym briefingu prasowym. Prezydent miasta Anna Mieczkowska. Dzień dobry. Burmistrz Białogardu, pani Emilia Bury. Dzień dobry prezes Państwu. Prezes wodociągów, pan Paweł Chryciów. Pani prezydent, bardzo proszę. Dzień dobry, szanowni Państwo. Od marca 2018 roku Kołobrzyskie Wodociągi próbują ustalić taryfę na dostarczanie wody i odbiór ścieków. I od 2018 roku, od marca, Wody Polskie, szukając różnych sposobów, różnych pretekstów, tej taryfy nie chcą nam ustalić. Taryfa została obliczona zgodnie z rozporządzeniem taryfowym, czyli według kosztów liczonych z podziałem na kosztów powstania, czyli dla każdej gminy oddzielnie. Taryfa została również policzona w oparciu o zawarte w biuletynie informacyjnym opracowanym przez Wody Polskie zasadami i wytycznymi, które to mówią, iż rolą Wód Polskich jest sprawdzenie, czy koszty policzone są dokładnie według miejsca powstania i czy przypadkiem mieszkańcy jednej gminy nie płacą za mieszkańców innej gminy. Szanowni Państwo, od tylu lat nie możemy ustalić nowych stawek za wodę. Powodem, jak się okazuje, jest prosta sprawa dla Wód Polskich. Otóż dowiedzieliśmy się, że na początku marca tego roku w Ministerstwie Infrastruktury prowadzone są prace nad ujednoliceniem taryf, czyli zmianami w ustawie o zbiorowym dostarczaniu wody i zbiorowym odprowadzaniu ścieków. Podczas komisji do spraw petycji, sejmowej komisji do spraw petycji, pan minister Marek Gróbarczyk zapewniał posłów, parlamentarzystów, że prace te nabrały przyspieszenia i do czerwca zostaną zakończone. Proszę Państwa, proszę spojrzeć na tę tablicę. Przedstawiliśmy tu Państwu propozycje, proponowane ceny, przy założeniu, że Ministerstwo Infrastruktury doprowadzi do zmiany ustawy i doprowadzi do ujednolicenia stawek. Ceny w Kołobrzegu, o Białogardzie powie pani burmistrz, proszę spojrzeć. Obecna cena za metr sześcienny wody i ścieków wynosi brutto 7,92. Zgodnie z propozycją Ministerstwa Infrastruktury cena nam, kołobrzeżanom, wzrośnie do 11,53 zł. Dlaczego, Państwo zapytacie? Z bardzo prostego powodu. Otóż, proszę Państwa, jest to cena uśredniona dla wszystkich gmin, które są obsługiwane przez wodociągi. Szanowni Państwo, chciałabym tu przywołać, wszyscy znamy wiersz Brzechwy, Paweł i Gaweł. I pytanie, czy jak Paweł u góry leje wodę, to Gaweł na dole za niego płaci? Nie. Każdy płaci za siebie. I my również chcemy, ja jako prezydent miasta Kołobrzegu chcę, aby wszystkie kołobrzeżanki i kołobrzeżanie mieli to zagwarantowane, że zapłacą za zużycie wody i odprowadzanie ścieków według stawek policzonych dla nas, dla mieszkańców Kołobrzegu. Cenię sobie bardzo relacje dobrosąsiedzkie, ale uważam, że w tym konkretnym przypadku każdy niech płaci za siebie. Do tego będziemy dążyli i obie z panią burmistrz, ponieważ mamy podobną sytuację, przygotowaliśmy petycję. Petycję skierowaną do komisji, sejmowej komisji do spraw petycji, w której to prosimy w imieniu mieszkańców, których będę gorąco namawiała, aby podpisywali się pod tą petycją, do zaniechania, zaprzestania prac nad zmianami w ustawie o zbiorowym dostarczaniu wody i zbiorowym odprowadzaniu ścieków. Szanowni Państwo, ta propozycja ministerstwa jest nieakceptowalna społecznie i stanowi uprzywilejowane nie jednej grupy mieszkańców wobec drugiej grupy mieszkańców. My chcemy, aby nasi mieszkańcy płacili za siebie. Bardzo proszę panią burmistrz Emilię Bury. Dziękuję pani prezydent. Witam państwa serdecznie, tak jak już mi przedstawiono, burmistrz Białogardu Emilia Bury. Ja myślę, że ta konferencja z panią prezydent dzisiaj to jest jedna z pierwszych konferencji w kraju. Jestem przekonana, że za chwilę dołączą inni samorządowcy, którzy będą borykać się z podobnym problemem jak miasto Kołobrzeg czy miasto Białogard. Dotychczas w mieście Białogard cena, jaka opiewa za dostarczanie wody i ścieków dla mieszkańca Białogardu, to jest kwota 8,84.
Po ewentualnych planowanych zmianach, jakie miałyby dojść do funkcjonowania w naszym kraju, ujednolicenia cen w takich spółkach jak chociażby moja, Regionalne Wodociągi i Kanalizacji, gdzie jest 8 samorządów, w tym miasto Białogard, kwota dla moich mieszkańców wyniosłaby około 100% więcej. Szanowni Państwo, w mojej ocenie, ale myślę też, że przede wszystkim moich mieszkańców, jest to niedopuszczalne i nieakceptowalne, by najprościej mówiąc, moi mieszkańcy Białogardu płacili za koszty utrzymywania sieci wodociągowej, wszelkich awarii w innych samorządach. Dodatkowo jest to niezgodne z prawem obecnie obowiązującym w Polsce, ale też prawem unijnym. I również jako miasto Białogard, jako burmistrz miasta Białogard będę broniła tego. I choćby to była jedna z ostatnich rzeczy, którą zrobię dla mojego miasta, ale z pewnością będziemy również zbierać podpisy pod petycją o zaprzestanie prac nad ustawą o zmianie przepisów co do dostarczania wody i zaopatrzenia mieszkańców. Moi drodzy, ja mam nadzieję, że parlamentarzyści z naszego regionu, ale też w całej Polsce, bo wysłałam listy z prośbą o włączenie się w pracę nad ewentualnym zaprzestaniem prac nad tą ustawą, do naszych parlamentarzystów w zachodniopomorskim, zarówno od prawa i do lewa. Czekam od 21 kwietnia na to, by któryś z parlamentarzystów podjął dyskusję i dzisiaj jestem w rozmowie z panem marszałkiem Olgierdem Geblewiczem, że będzie starał się o to, by powołać odpowiednią komisję do prac w Sejmie nad tym problemem. Tak jak powiedziałam na wstępie, będę tego broniła i tutaj również z panią prezydent, i to jest, myślę, że jedna z pierwszych konferencji prasowych. Za chwilę będą się włączały pozostałe samorządy. Przede wszystkim dotyczy to większych miast. Być może Białogard nie jest dużym miastem, ale okazuje się, że jesteśmy największym udziałowcem w RWiK-u, w Regionalnych Wodociągach i Kanalizacji. Mamy ponad 36 milionów majątku i nie zgadzam się na to, by moi mieszkańcy płacili za innych. Przed chwilą mieliśmy ustawę śmieciową, która dotknęła wszystkich mieszkańców i mieszkańcom jest bardzo trudno zrozumieć, czy też nam bardziej trudno wytłumaczyć, z czego wynikają takie opłaty. Jestem przekonana, że rządowi zależy na tym również, by takie samorządy jak Kołobrzeg, jak Białogard miały intratny problem z tym, by to wytłumaczyć. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, my tą petycję, którą przygotowaliśmy, udostępnimy. Będzie ona dostępna przy punkcie informacji turystycznej w ratuszu. Można ją również udostępnić i wypełnić elektronicznie. Proszę Państwa, my naprawdę niczego wielkiego nie oczekujemy. My chcemy tylko, żeby nasi mieszkańcy, żeby Kołobrzeżanki i Kołobrzeżanie, mieszkańcy Białogardu płacili za siebie. Nie chcemy kłótni sąsiedzkich. Proszę zobaczyć, do czego prowadzi takie postępowanie. My chcemy, żeby nasi mieszkańcy według kosztów policzonych, rzetelnie policzonych kosztów, płacili za wodę i za odbiór ścieków według taryfy, która jest taryfą odzwierciedlającą rzeczywiste koszty. Niczego więcej nie chcemy. Petycja, tak jak powiedziałam, będzie dostępna już od dzisiaj. Bardzo proszę, my od dłuższego czasu korespondujemy z Wodami Polskimi, prosimy o wsparcie parlamentarzystów, zwracamy się z apelami, z prośbami. Niestety nie chcą nas słuchać w Wodach Polskich, dlatego jeżeli nie chcą słuchać włodarzy miast, to może posłuchają mieszkańców miast. Ja, proszę Państwa, muszę stać na straży sprawiedliwego liczenia kosztów i ja czuję się odpowiedzialna za mieszkańców naszego miasta i dlatego w taki właśnie sposób chcemy pokazać, że nie godzimy się na niesprawiedliwe traktowanie i przywilejowanie, niesprawiedliwe przywilejowanie jednych mieszkańców wobec innych mieszkańców. Jeśli są pytania, bardzo proszę. Może ja chciałam spytać pana prezydenta spółki. Od kiedy obowiązuje ta obecna? 2016. I czy w związku z sporem z Wodami Polskimi ona faktycznie odzwierciedla, jak koszty były spółka, bo ona nie była uaktualniana?
W ogóle podwyżka ostatnia w wodociągach kobrzeckich miała miejsce w 2013 roku. Wniosek taryfowy, tak jak pani prezydent powiedziała, złożyliśmy w 2018 roku, czyli opiewa na kosztach roku 2017. No i byliśmy zmuszeni jako spółka do tego, aby w 2020 roku radykalnie ciąć koszty remontowe i inwestycyjne, bo tylko tutaj w tych dwóch obszarach możemy obniżać koszty. A dodam jeszcze, że tak jak Białogard, Szczecinek i Kołobrzeg, bo tutaj jesteśmy w całym kontakcie, koszty nam rosną adekwatnie, jak spółki Skarbu Państwa podnoszą nam ceny chociażby energii elektrycznej czy paliwa. Tak? My jako przedsiębiorstwa świadczące usługi nie możemy zaprzestać tej działalności dla naszych mieszkańców, dla naszych podmiotów gospodarczych, stąd musimy sobie radzić, ale jest to coraz trudniejsze dla nas. I mamy nadzieję, że dojdziemy do jakiegoś kompromisu i te ceny zostaną zatwierdzone przez Wody Polskie.